Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w moim kolejnym filmie. Jak widzicie, mnie to strasznie bawi i strasznie mnie to cieszy, że dzięki temu, że mogę teraz nagrywać do tak zwanej, jak to mówią w telewizji, do puszki, czyli mając mikrofon tu gdzieś ukryty, mogę nagrywać i robić jakieś takie ujęcie dalsze od kamery. To jest po 3 latach działania na moim kanale, to jest raptem 3. mój film, który w ten sposób realizuję, ale takie małe kroki mnie bardzo cieszą. Gdy my, Polacy, uczymy się języka niemieckiego, to na początku wygląda to w ten sposób, że bierzemy na warsztat gramatykę polską, polskie słownictwo, polskie zdania i staramy się w miarę dosłownie przetłumaczyć to na niemiecki. Gdy nam się to uda, uważamy, że to jest ok, no bo udało nam się przetłumaczyć dosłownie z języka polskiego na niemiecki. Nie zawsze tak jest. W dzisiejszym filmie chciałbym Wam przedstawić paręnaście zwrotów. To są czasowniki, zwroty, rzeczowniki, które w języku polskim brzmią w jakiś tam sposób i my czasami je dosłownie tłumaczymy na niemiecki. A tu chodzi o to, że w języku niemieckim ta sama myśl jest wyrażana troszeczkę inaczej. Zapraszam. Zacznijmy od tego, że gdy chcemy powiedzieć mówię po niemiecku, to jak pewnie wiecie, jest ich spreche Deutsch. Ich spreche Deutsch. Natomiast gdy chcecie tam negację wprowadzić, ja nie mówię po niemiecku, to bardzo często stosujecie negację nicht. I to brzmi w ten sposób. Ich spreche nicht Deutsch. Albo ich spreche Deutsch nicht. Jakkolwiek te wersje, nawet nie zapisuję teraz je, bo są błędne. Dlaczego? Ponieważ do negacji rzeczowników, a Deutsch jako nazwa języka jest rzeczownikiem, używamy negacji kein lub keine, w zależności od tego, czy to jest das, die czy der. Z racji tego, że Deutsch ma rodzajnik das, to negacja tego rzeczownika przebiega w ten sposób, że kein stawiamy przed Deutsch. Ich spreche kein Deutsch. Podobnież jest z rzeczownikiem czas. Die Zeit. To jest czas. Gdy chcecie powiedzieć mam czas, mówicie ich habe Zeit. Gdy chcecie powiedzieć nie mam czasu, no to jest ten sam powód. Zeit jest rzeczownikiem i żeby go zaprzeczyć, musimy postawić przed nim keine. Dlaczego keine? Dlaczego nie kein? Ponieważ rzeczownik czas ma rodzajnik die. I rodzajnik ma wpływ na to, czy jest kein, czy keine. W tym przypadku, skoro jest die, to jest keine. Cecha charakterystyczna, czy też wspólny mianownik tychże słów, to jest końcówka e. Die kończy się na e i keine też się kończy na e. Tak je połączcie. Natomiast gdy jest rodzajnik das lub der, to macie rodzajnik kein. I teraz przykład w tymże temacie, który jednocześnie jest przykładem na dzisiejszą lekcję. Gdy mówicie po polsku jestem głodny, to bardzo dużo osób mówi ich bin hungrig. Hungrig to jest przymiotnik, to jest dosłowne tłumaczenie tego zdania. Słuchajcie, to jest poprawne zdanie, natomiast nie słyszę, żeby tak Niemcy się wyrażali. W momencie, gdy Niemiec jest głodny i o tym mówi, to on mówi ich habe Hunger, mam głód. Ta wersja z rzeczownikiem Hunger, haben, mieć głód, jest bardziej niemiecka. Jest, no trochę filmów, staram się filmów oglądać, seriali, no i nie słyszałem, żeby ktoś powiedział hungrig. Ich bin hungrig, raczej mówią ich habe Hunger, mam głód. Nie? Natomiast gdy chcą zaprzeczyć, nie jestem głodny, i tu uwaga, haben, czasownik haben się łączy z akusatywem, mieć kogo, co. Dlatego jest zdanie ich habe keinen Hunger, Ja nie jestem głodny, czyli dosłownie nie mam żadnego głodu. Ich habe keinen Hunger. Zapytacie, skąd keinen? Haben się łączy z akusatywem. Hunger ma der. W akusatywie, bo haben tego wymaga, jest den. I za tym den idzie negacja keinen. To jest temat rzeczownikowy tutaj, który poruszam, mianowicie rodzajniki określone, der, die, das, które się uczycie albo się ich nie uczycie przy rzeczownikach. To zalecam Wam, żebyście się uczyli. Bo na początku, tak jak mi, kiedyś wydawało się być to zbędne, niepotrzebne, jakiś tam dodatek, nie wiadomo do czego. Potem, gdy gramatyka stała się taka bardziej już, zaznajomiłem się z gramatyką, z tymi zasadami, okazało się, że jednak bez tego rodzajnika nie da się ruszyć. Dlatego to der Hunger w akusatywie ich habe den Hunger, ich habe keinen Hunger. Taka myśl. Ja nie jestem głodny. A propos pytanie, czy jesteś głodny? To jest pytanie, czy masz głód? Hast du Hunger? Hast du Hunger? Zgadza się, hungrig oznacza głodny, natomiast ja go kojarzę raczej przymiotnik, który stoi przed rzeczownikiem. Na przykład głodne dzieci. Hungrige Kinder. Hungrige Kinder. Głodni ludzie. Hungrige Menschen. W tych kontekstach pojawia się ten zwrot. Właśnie. Kolejne przykłady. Nomen omen związane z głodem. Pierwszy czasownik. Jeść śniadanie. I teraz bardzo dużo osób tłumaczy to dosłownie. No, nie jest to wielki grzech, słuchajcie, ale jeżeli chcecie te niemieckie troszeczkę, wiecie, podrasować, podtuningować, to zapraszam. Jeść śniadanie. Bardzo dużo osób używa Frühstück essen. Frühstück essen. I znowu, żebyśmy się rozumieli dobrze, to nie jest straszny błąd. To jest rzeczownik, zwrot zrozumiały dla Niemca. On tego inaczej nie zinterpretuje, jak tylko właśnie w temacie jedzenia śniadania. Natomiast musicie wiedzieć, że Niemcy mają na zwrot jeść śniadanie, mają czasownik. I tak jak widzicie, Frühstück essen, Frühstück, das Frühstück to jest jedzenie, śniadanie. Oczywiście. Das Frühstück to jest śniadanie. I teraz patrzcie, co robimy. Wyrzucamy das, robimy f małą literą i dokładamy końcówkę en. Frühstücken. I to jest czasownik jeść śniadanie. Rozumiecie? Frühstücken oznacza tylko jeść śniadanie. Żadnego obiadu, żadnego lunchu, żadnego brunchu, żadnego innego posiłku. To jest tylko i wyłącznie w odniesieniu do śniadania. I się odmienia ten czasownik tak jak regularny. Ich frühstücke, du frühstückst, er, sie, es frühstückt. Wir frühstücken. Ok? Tak to używają. W ten sposób i w czasie przeszłym jeszcze pasowałoby wspomnieć jadłem śniadanie. Ich habe gefrühstückt. Ich habe gefrühstückt. Bo mamy, tak jak macie lernen gelernt, spielen gespielt, to tak macie frühstücken gefrühstückt. W tym samym temacie jedzenia, posiłków, jeść obiad. Jeść obiad. I też bardzo wielu z Was, mówię statystycznie, Wy jako Polacy, uczący się. Mówicie, no dobra, no ja też tak mówiłem. Jem obiad, ich esse Mittagessen. Dlatego tutaj są gwiazdki, bo tutaj uwaga przy tym. Nie czujecie, że za dużo tego essen, nie? Zarówno czasownik, jak i też i część rzeczownika, to jest słowo essen. Nie czujecie tego, za dużo tego masła na tej kanapce? Niemcy mówią krócej, ich esse zum Mittag, czyli Mittagessen dosłownie oznacza jedzenie w południe, bo Mittag to jest południe, 12 godzina w południe. Przed chwilą była. I macie zwrot Mittagessen, essen, nie? Co jest, mówię, przedobrzeniem, tak się nie mówi. Wyrzucają essen z tego Mittag i przed Mittag dają zu. Ich habe zum Mittag. Ich esse zum Mittag. jem obiad. Ich esse zu Mittag. Nawet widziałem jeszcze skrócone formy. Ich esse Mittag. Widziałem takie formy. I jeszcze większy skrót, nie? Czyli jeszcze większa potoczność wprowadzana. To zu, dlatego dałem w nawiasie, bo jest pomijane. Ich esse Mittag. Ich esse zu Mittag. Uważam, że ta wersja jest taka prawidłowa, w porządku. Podobnie jest z kolacją. Ich esse Abendessen. To ta wersja jest za dobra, za przeciążona, nie? Znowu to Essen, za dużo tego jest. I ta sama zasada. Od Abendessen wyrzucamy Essen i przed Abend dajmy zu. Ich esse zu Abend, czyli jem na wieczór. Tak jak było ich esse zu Mittag, jem w południe. Ale uwaga, to nie oznacza, że obiad jest tylko w południe. Raczej o tej godzinie kojarzymy lunch, nawet później, nie? Między 12, 1, czasami wpół do 2. Ale tak się przyjęło. Tak się przyjęło, tak to funkcjonuje. Kolejne zwroty, które chciałbym omówić, to są zwroty, które bazują na czasowniku gehen. I tu mam 3 przykłady. Jeden przykład dosłownie tłumaczony na polski i 2 przykłady już nie. I teraz już wyjaśnię, jak to działa. Czasownik gehen w języku niemieckim ma to do siebie, że on bardzo fajnie i chętnie klei się z innymi czasownikami. Na przykład idę spać. I to jest ten przykład, to jest to zdanie, które w języku polskim jest dosłownie tłumaczone. Idę spać. Ich gehe schlafen. Ich gehe schlafen. Schlafen jest w bezokoliczniku. Bo normalnie zwrot iść spać, tak jak znajdziecie go w słowniku, to jest schlafen gehen. Ale jeżeli jest podany schlafen gehen, to ten ostatni czasownik jest odmieniany. Ich gehe schlafen. I to jest jasne, klarowne, czytelne. Natomiast gdy macie powiedzieć idę na spacer, to bardzo wielu z Was szuka rzeczownika Spaziergang. Bo Spaziergang to jest spacer. Natomiast w zwrocie, gdy mówimy idę na spacer, tego rzeczownika Spaziergang w ogóle nie używamy, w ogóle nas nie interesuje. No to zapytacie, jak się go tworzy? Właśnie podobnie jak z tym spaniem, jak z tym pójściem spać. Skoro spazieren to jest spacerować, to ja idę na spacer, to jest dosłownie idę spacerować. Już wiecie, jak to będzie po niemiecku? Ich gehe spazieren. Ich gehe spazieren. W pytaniu, czy ty idziesz na spacer? Gehst du spazieren? Nie? Czyli dosłownie idziesz spacerować. Dlatego tego Spaziergang, oczywiście warto go znać, ale w tym zwrocie iść na spacer jest on niepotrzebny, nieużywany, ponieważ tam jest czasownik spazieren. Ich gehe spazieren. I 3. przykład, też często mylony przez Was. Idę na zakupy. I tutaj, ojej, to jest w ogóle tyle tematów. Słuchajcie, idę na zakupy. Idę, wybieram się. Pakuję, biorę samochód, biorę dzieciaki, biorę męża, biorę żonę. Idę na zakupy. Potrzebny nam jest czasownik kupować, a mówiąc tak stricte, bo kupować to jest kaufen. Natomiast tu jest nam potrzebny czasownik einkaufen. Einkaufen. Einkaufen to jest zakupować. Kupować, ale w zakupach. W jakiejś takiej serii albo regularnej, albo takiej obfitej. Tak? Że idziemy na zakupy, bierzemy 2 koszyki, 2 wózki. Einkaufen. I w języku niemieckim idę na zakupy to jest właśnie ich gehe einkaufen. Idę kupować. Ich gehe einkaufen. Tutaj chciałbym wspomnieć, że jest drugi zwrot. Ja robię zakupy. Pamiętajcie, ja idę na zakupy oznacza to, że jestem w domu, jestem w samochodzie, jestem w pracy i mówię o tym, że idę na zakupy po pracy o 16, o 17, w sobotę rano. Ich gehe einkaufen, czyli określa to, że ja się wybieram. Natomiast robię zakupy, to jestem już w tym sklepie, wiecie? Jestem już w tym sklepie, wybieram, płacę, wyciągam kartę, płacę gotówką, jakkolwiek bądź. I to jest ich mache Einkäufe. Ich mache Einkäufe. Robię zakupy. ja zrobiłam zakupy, ich habe Einkäufe gemacht. Jaki jest Wasz częsty błąd? Moja obserwacja to jest oczywiście, że Wam się te dwa zwroty ich gehe einkaufen, ich mache Einkäufe, Wam się to myli. Wy je mieszacie ze sobą. Na przykład ich mache Einkaufen. Nie czuję tego. Nie można robić... Tam są dwa czasowniki. Machen, einkaufen. I to już Was powinno w jakiś sposób jakiś alarm wzbudzić, nie? Że coś to jest nie ten teges. Oczywiście są dwa czasowniki, są zwroty z dwoma czasownikami, ale akurat nie machen. Akurat nie machen. Machen najczęściej... Co ja gadam? Machen tylko się łączy z rzeczownikiem. Machen Ordnung, robić porządek. Machen Hausaufgaben, robić zadania domowe. Kolejny przykład, bardzo wiele osób to też popełnia. I mówię, to nie są kategorie błędów, to jest kategoria języka, które możecie docisnąć, dokręcić, zrobić bardziej niemieckie. Na przykład, gdy się mówi, mam dużo pracy, pierwsze, co Wam do głowy przyjdzie, pewnie, to jest ich habe viel Arbeit. Dlaczego? Bo wszystkie te słówka znacie. Praca, Arbeit. Dużo, viel. Mieć, haben. Ich habe viel Arbeit. I znowu, ten zwrot nie jest jakiś tam strasznie, dramatycznie zły. Ale patrząc na reakcję Niemców, obserwując seriale, filmy, dialogi, gdy Niemiec chce powiedzieć, że ma dużo pracy, powie dosłownie, mam dużo do zrobienia, do czynienia. Ich habe viel zu tun. Ich habe viel zu tun. Ten zwrot jest lepszy w kontekście, nie? Gdy macie kupę roboty, gdy macie mnóstwo zadań, i prywatnych, i zawodowych, lepiej powiedzieć ich habe viel zu tun zamiast ich habe viel Arbeit. Przy czym przy obydwu zdaniach zostaniecie zrozumiani. Nie? Ale to zu tun jest takie bardziej. Skoro jesteśmy przy czasowniku haben, to bym chciał wspomnieć właśnie czasownik, jeżeli macie polski czasownik bać się. Bać się. I prawdopodobnie, jeżeli nie znacie tego zwrotu, do którego zmierzam, to będziecie szukać w czasownikach. Nie? I nagle zobaczycie w słowniku, że jest Angst haben. Angst haben. Stracha mieć. Mieć stracha. Angst to strach. I Niemiec, gdy mówi, że się boi, ja się boję, to on mówi dosłownie mam stracha. Ich habe Angst. Oczywiście nasze polskie mieć stracha brzmi bardzo, bardzo tak, bardzo potocznie, nie? Wręcz młodzieżowo, chociaż teraz nie wiem, czy młodzież używa masz stracha. Jeszcze za moich czasów używało się masz Pietra albo masz cykora. To są ten sposób myślenia, nie? Natomiast Niemcy mają Angst haben i to jest poprawna, normalna, podręcznikowa, prawidłowa, słownikowa wersja. Tutaj nie ma akcentu potocznego czy jakiegoś bardziej młodzieżowego slangu. Nie. To jest okej. Ich habe Angst. Boję się. Pasowałoby wspomnieć o reakcji, mianowicie Angst haben vor, czyli stracha mieć przed czymś. Czyli po polsku boję się pająków. Ich habe Angst vor Spinnen. Ich habe Angst vor Spinnen. Boję się węży. Ich habe Angst vor Schlangen. Ich habe Angst vor Schlangen. Boję się myszy. Ich habe Angst vor Mäusen. Maus. To jest die Maus, to jest mysz. Mäuse to są myszy, a Mäusen to jest datyw liczby mnogiej. Wiecie? Ktoś jest w temacie, niech da lajka. Ale ładnie to wkomponowałem. Zupełnie przypadkowo. Do tego zwrotu mieć stracha dorzuciłbym zwrot mieć zamiar. I tak jak było to u mnie, pamiętam na studiach, tłumaczyłem to bardzo, bardzo dosłownie. Ich habe die Absicht. Ich habe die Absicht. Absicht to jest zamiar. Mam zamiar coś zrobić, gdzieś pojechać, coś zwiedzić. Natomiast w języku niemieckim jest na to czasownik, słuchajcie. Na mieć zamiar to jest czasownik Vorhaben. Vorhaben. I to było dla mnie odkrycie, powiem szczerze, na tamte czasy, Dlatego ja mam zamiar, to jest ich habe vor, bo to jest czasownik rozdzielno złożony. Przy czym jest to czasownik z konstrukcją z zu. Co to znaczy? Na przykład powiecie, mam zamiar pojechać do Niemiec. Wiemy, że nach Deutschland fahren, to jest jasne, nie? Ich habe vor, nach Deutschland zu fahren. Ich habe vor, nach Deutschland zu fahren. Konstrukcja z zu. I na tym przykładzie zostawiam go, bo nie to jest moim jakby tutaj tematem naszego spotkania, konstrukcja z zu, ale jeżeli jest to dla Was nowość, no to niech to będzie jakieś takie małe awizo tematu, który trzeba byłoby przerobić, a jeżeli ktoś to zna, niech będzie usatysfakcjonowany z tego powodu, że to zna. Czasownik skończyć coś. I tu jest bardzo dużo, jest kilka czasowników, które oznaczają skończyć, tylko one mają zastosowanie konkretne w konkretnej sytuacji, w konkretnych okolicznościach. Bardzo dużo osób używa czasownika beenden jako skończyć coś. I tutaj muszę dołożyć informację. Beenden możecie szkołę, możecie beenden, możecie uniwersytet beenden, możecie jakiś kurs. Beenden z racji tego, że jest to czasownik z przedrostkiem be, jeżeli ktoś tego nie wie, to już będzie teraz za chwilę wiedział. To jest czasownik, który wyłączy się zawsze z akusatywem. Czyli jeszcze raz, czasowniki z przedrostkiem be zawsze, ja się nie zaciąłem, ja to celowo robię i mówię, łączy się z akusatywem. Nie? Czasownik besprechen, bestellen, besichtigen, besuchen. Wszystkie te czasowniki mają akusatyw, łączą się z akusatywem. Dlaczego? Bo mają przedrostek be. I nie inaczej jest z czasownikiem beenden, który najczęściej używany jest, tak jak mówiłem, w kontekście zakończenia. Ich habe die Schule beendet, ich habe die Uni beendet, ich habe den Kurs beendet. No, tu bym dyskutował już może, ale zakończenie raczej etapu nauczania, etapu edukacji, wykształcenia. Ten czasownik w tej miejscu mi się tutaj bardziej podoba, nie? Na pewno nie skończyć śniadanie. Na pewno nie skończyć nie wiem, przygotowania. Wielu z Was też używa enden. Natomiast enden ma, to jest taki, no właśnie, taki, on tak wygląda tak śmiesznie, to enden. I teraz kto enden? Człowiek nie może enden. Pociąg może enden. Der Zug endet hier. Nie wiem, czy jeździcie po pociągach. Co ja powiedziałem? Czy jeździcie w pociągach? Używacie komunikacji niemieckiej. Der Zug endet hier. Nie? My to przetłumaczymy na nasz polski, kolejowy język. Niemiec kończy tutaj swój bieg. Ale tak się używa. Albo używa się der Film endet um 19 Uhr. Film kończy się o 19. Das Treffen endet. Kończy się. Czyli jej czas zakończenia. Enden mówi o terminie zakończenia jakiegoś wydarzenia, jakiegoś procesu. Natomiast skończyć coś, jedzenie, obiad, kolację, pisanie maila, wiecie, jaki to jest zwrot najczęściej używany? To jest fertig sein mit. Czyli mówimy to ich bin fertig mit. Jestem skończony z. Ich bin fertig mit dem Essen. Jestem skończony z jedzeniem. Skończyłem jeść. Nie? I to nam najgorzej przychodzi, bo to nie jest dosłowne tłumaczenie. Bo jakby się dosłownie tłumaczyło, to byłoby fajne, ale to nie jest dosłowne tłumaczenie. Takie cuda. Albo bist du fertig? Skończyłeś? Ktoś miał pisać maila, nie? Pracownik. I szef do niego idzie po pół godzinie. Bist du fertig? Skończyłeś? Możesz mi to oddać? Tego maila pokazać? Nie? Kannst du mir das zeigen? I to jest fertig się łączy z mit. Ich bin fertig mit dem Essen. Skończyłem jeść. Ich bin fertig mit dem Projekt. Skończyłem ten projekt. Jest ukończony. Oczywiście tutaj mi się nasuwa jeszcze słowo bereit. I tutaj ja już robiłem o tym filmie kiedyś, ale wiem jak to jest. No nie będę Wam kazał oglądać filmików. Bereit oznacza skończyć. Ich bin bereit oznacza jestem gotowy. Czyli skończyłem coś i jestem na etapie, żeby coś rozpocząć. Czyli jeżeli ktoś, dzieci są bereit w kontekście mają coś malować i są bereit w kontekście mają kartki przed sobą, kredki, pędzelki, flamastry, wszystko to jest gotowe, jest w statusie bereit i teraz można zaczynać. Jetzt kann man das anfangen. Nie? Także to jest taki niuansik właśnie skończyć coś. I na koniec takie 3 zdania, słuchajcie, bardzo potoczne. 3 zdania, które no możliwe, że w książkach tego nie znajdziecie, chyba że książka, podręcznik, mam na myśli, jest mocno skoncentrowana na języku potocznym, to możecie to znaleźć. Na przykład pierwsze zdanie. Ktoś Was o coś pyta, a wy się z tym zgadzacie i mówicie, myślę, że tak. Nie? Jest pytanie, czy ktoś się zgodzi, czy Twoja córka, czy Twoja, nie wiem, czy szef będzie zadowolony, jak dostanie ten prezent, a ktoś mówi, wiesz co, myślę, że tak, spokojnie, on będzie zadowolony. Czy oni przyjadą w sobotę? Myślę, że tak, bo mają w piątek skończyć wszystko i w sobotę rano wyjeżdżają i są u nas w południe. Myślę, że tak. Wiecie, jak jest ten zwrot? Myślę, że tak. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Wielu z Was zapyta, a co tam schon robi? Przecież schon to jest już. No tak. Jednym ze znaczeń słowa schon jest już, ale on też się pojawia w kontekście myślę, że tak. Gdy zgadzacie się z tą wersją, z tym pytaniem, które jest do Was skierowane. Ich glaube schon. Tu bym podał jeszcze wersję bardziej potoczną. Glaube ich schon. Glaube ich schon. Glaube ich. Glaube ich. Glaube ich. Czasownik jest na pierwszym miejscu, po pierwsze. Po drugie jest odcięty E. I ta zbitka dźwiękowa. Glaube ich schon. Drugie zdanie. Gdy mówicie, że myślę, że nie. Czyli na przykład to samo pytanie. Czy szef będzie zadowolony z tego prezentu? Myślę, że nie. Czy jego żona przyjedzie w sobotę? Nie, myślę, że nie, bo ona ma dużo obowiązków. Mówiła, że jeszcze w sobotę musi coś załatwić. Myślę, że przyjedzie w niedzielę. Czy jest pytanie, czy przyjedzie w sobotę? Myślę, że nie. To jest po niemiecku ich glaube nicht. Ich glaube nicht. To jest chyba bardziej czytelne dla nas Polaków. Tu bym dorzucił jeszcze wersję potoczną. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Czyli znowu ta sama sytuacja. Czasownik dajemy na pierwsze miejsce i to nie jest pytanie. To jest potoczność. To jest potoczność. Glaube ich nicht. Kolejne zdanie. Też tak uważam. To jest taki zwrot, który też się zgadzamy z przedmówcą, z naszym oponentem, z naszym rozmówcą i myślę, że też tak myślę. Nie? I po niemiecku tak potocznie brzmi to finde ich auch. Finde ich auch. Też to często stosuję. I to samo. Czasownik finde jest na pierwszym miejscu, bo jest potoczność tego zwrotu. Język taki, wiecie, potoczny bardziej. Dlatego jest czasownik na początku. Finde ich auch. I ostatnie zdanie. Gdy ktoś Was o coś prosi, na przykład zrób, pojedź, zadzwoń do niej, kup, przywieź, odwieź. Jest pytanie, machst du das? Zrobisz to? I teraz chcemy powiedzieć, że tak. Oczywiście możemy powiedzieć ja, możemy powiedzieć ok, możemy powiedzieć in Ordnung, nie? Ale możecie powiedzieć mach ich. Mach ich. To jest ich mache, tylko że znowu mache na pierwsze miejsce i odcięte e. Mach ich. Zrobię to. Czyli takie angielskie I will do it. I will. Will you do it? Yes, I will. Mach ich. To ostatnie zdanie na dzisiaj. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli jesteście zainteresowani nauką ze mną, tak przez cały tydzień, to mam w ofercie takie 3 rzeczy, które są opisane w opisie filmu i w pierwszym komentarzu tego filmu. Mianowicie robię live'y, w czwartki o 20:00 dla osób średnio zaawansowanych. Nie wiem, czy nie rozwinę tego dla osób początkujących, ale na razie myślę o tym. Zobaczymy. Zresztą nie wiem, kiedy ten film oglądacie. Może już będę to miał uruchomione. Ale live'y robię. Po drugie, robię lekcje w aplikacjach Trener Słownictwa i Quizlet. Możecie skorzystać z tych lekcji za darmo przez 7 dni. Udostępniam to. Patrzycie, czy Wam się to spodoba, jak to działa, czy Wam się to w jakiś sposób przydaje. Jeżeli tak, pozostaniemy w kontakcie. Jeżeli nie, rezygnujecie, nie ma z tym problemu. I trzecia opcja, Facebook, zamknięta grupa na Facebooku, gdzie komunikuję się z Wami bezpośrednio, najszybciej mi się wydaje, że na Facebooku. Umieszczam zdania do tłumaczenia i na Facebooku również raz w tygodniu jest live. Ustaliliśmy to z facebookowiczami, takie rzeczownik, facebookowicz, brzmi jak nazwisko, nie? Że robimy te live'y, tak są takie półgodzinne live'y podsumowujące troszeczkę to wszystko, co było na Facebooku przez tydzień ostatni, w poniedziałki o 21:00. Takie półgodzinki spotkania. Myślę, że o tej godzinie już nie jest to za późno, nie jest to znowu tak, że tam dzieciaki jeszcze jak macie, no to wiadomo, że to jest 20:00, jeszcze trzeba je ogarnąć trochę. Także myślę, że taka godzina dobra. Pytajcie, jakby co, oglądajcie reklamę do końca, o to też mogę poprosić. Cieszę się z tej opcji na przykład. Czuję się bardziej komfortowo, to Wam powiem teraz, tak między nami. To, że kamera jest ode mnie, matko, nie wiem, z 10 metrów, 12, nie? Bo mam teleobiektyw sobie kupiłem. I w związku z tym mam taki większy komfort, nie? Kamera nie jest przede mną, jakoś nie mam tej bliskości. I się czuję tak swobodnie. Wy macie jakiś widoczek, nie wiem, czy ładny, mi się w każdym razie podoba. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, serdecznie Was pozdrawiam i do kolejnego filmu. Trzymajcie się cieplutko, cześć!